Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Craft Iza, czyli Izabela Dab. Witam się z Wami serdecznie. Włączę jeszcze jedno światło, może będzie jeszcze lepiej. Witam się serdecznie z Wami w dniu ogromnej zwiechy. Czyli po prostu mi się nie chce. No, a mi się nie chce, bo wiadomo, że takiej kartki nie robiłam jeszcze. W związku z tym bardzo się boję, w związku z tym odkładam, w związku z tym postanowiłam przestać odkładać, bo nigdy jej nie zrobię. A obiecałam Wam kartkę w stylu steampunk. Gdzieś tam w rozdziałach z... Nie w rozdziałach, co ja gadam. W tutorialach oczywiście w listopadzie obiecałam, że zrobię kartkę w takim stylu steampunkowym. Znaczy, czy ona będzie w stylu steampunkowym, to ja bym polemizowała. Chodzi bardziej o te dodatki steampunkowe. No i wymyśliłam sobie i też bardzo wiele osób ostatnimi czasy robi takie prace, używając do tego przeróżnych opakowań po, nie wiem, tartetach, jogurtach. Są takie dostępne opakowania po jogurtach, takie, wiecie, płaskie. No i to jest tak to jest taka ala bombka chyba, nie? No tak mi się wydaje, że ala bombka. I ja też postanowiłam taką pracę zrobić, tylko że i lisz z papieru. No i teraz co sobie przygotowałam? No oczywiście te wycinanki steampunkowe z kolekcji Christmas Everywhere. Docięłam sobie, no mam oczywiście folię do złoceń, bo chyba chcę ją pozłocić. Taśma, mam folię, więc taśma, kółeczka wycięte wykrojnikami i to będzie, nie docięłam jednego kółka na tył i to będzie jakby dno mojej bombki, tu będzie góra mojej bombki, do tej góry tutaj będzie przyklejone oczywiście, będzie przyklejona folia, między jednym a drugim będzie przyklejona folia, no i to będzie góra tej bombki. Powiem Wam, że ja to widzę oczami wyobraźni, ale nie mam prototypu i jak wiadomo z moim przestrzennym widzeniem jest różnie. Więc no najwyżej nie puszczę tego filmu, tylko poszukam opakowania po jogurcie, tak? A mam takie płaskie również. Co ja chcę tutaj zrobić? Chcę tutaj dookoła tego koła przyczepić z jednej strony taki łącznik papierowy i z drugiej strony przyczepić do tego łącznika papierowego moją górę, tak, żeby to tak wyglądało. Tak to będzie wyglądało. No, znaczy tak to będzie wyglądało. No i tutaj na tych, na tej wnęce, która mi się tutaj utworzy, no chciałabym stworzyć jakąś, wiecie, jakąś historyjkę, nie? Która jakby będzie tutaj nawiązywała, prawdaż, do świąt. I ja już wiem, że to nie będzie łatwe. Wiem, że to nie będzie łatwe. I pomimo tego, że sobie przygotowałam tutaj miliony różnych rzeczy, no to pewnie ten film znowu będzie trwał niewiarygodnie dużą ilość czasu. Chociaż powiem Wam, że może niekoniecznie musi być aż tak strasznie trudno. No, zobaczymy. No dobra, to najpierw zrobimy tak. Najpierw może to skleję. Bo to będzie najszybciej, nie? Może bez taśmy. Czyli najpierw przykleję sobie folię, którą wytrę. Przykleję sobie folię do tego mojego wyciętego okręgu. To jest klej Eco Scrapbooking, on powinien złapać tą folię. No i Eco Scrapbooking wysycha
na przezroczysto, więc nawet jeśli tutaj coś Panie widać, no to nie powinno być widać za chwilę. Ale jeszcze mogę sobie to dotrzeć. No i teraz tutaj na górę przykleję to moje ozdobne koło. Jeszcze mogłam tą folię trochę równiej ułożyć. Na początku też myślałam, żeby to był może shaker, no ale potem doszłam do wniosku, że za dużo będzie szczęścia, jak to będzie shaker. Więc tutaj doklejam sobie to. No i pierwsza część mojego koła, czyli ostatnia część mojego koła tak naprawdę, jest gotowa. No tu klej został oczywiście, widać go. Ale tu się dotrze paluszkiem, ewentualnie bluzą. Bo jednak chciałabym, żeby ta szybka była w miarę czysta, nie? Ok. Zobaczmy. No, w miarę to jest pojęcie względne. Ok, ale wydaje mi się, że no nie jest źle. Wiecie, dlaczego ja nie pracuję z folią, nie? Bo ona u mnie nigdy nie jest czysta. Jeżeli nie wiem, jak się starała, to zawsze coś mi się do tej folii przyczepi. A oczywiście, że nie mam tego płynu takiego anty coś tam, więc no antystatycznego, o, antystatycznego. W związku z tym zawsze mam tą folię brudną. No okej, okay. To jest jakby góra, czy jakby front mojej bombki. Spróbujemy to jeszcze potem, albo może od razu spróbujmy, żeby tak było mniej więcej widać, gdzie my mamy przód tej bombki, a gdzie tył. Znaczy, gdzie górę, a gdzie dół. Więc spróbujemy trochę pozłocić. Ja też to złocenia robię na klej. Mogło bardziej wyschnąć, nie? Czy to w dobrą stronę przyłożyłam? Nie, złą. Teraz też złą stronę to przyłożyłam? Nie, teraz dobrą. Więc jak klej jest już taki suchy, jako tak palcem rozkładam na powierzchni, którą chcę złocić, no to ona się, to moje złotko się tak poprzyczepia tutaj, gdzie był klej. Tylko widzę, że na papierze zadziałało, natomiast na folii to niekoniecznie to mi zadziałało. Nie chcę, żeby to było jakieś strasznie wielkie, te złocenia. Ale żeby tak trochę tutaj tego było. I zrobimy to tylko na dole. Ja nie wiem, czy lepiej by srebrzenia nie wyglądały. Takie byłyby śnieżne. Ale tak dogłębnie schowałam folię, że nie mam pojęcia, gdzie ona jest. No na folii to się, tak powiem szczerze, nie nakłada. Na papierze i owszem. Natomiast na folii nie. Trochę, ale w porównaniu do tego, jak ja tym klejem upaćkałam, to w ogóle nie mam. Okropnie to wygląda. Okropnie. No tutaj się trochę przebrudziło. Tu też. Tu na środku to tak niekoniecznie. Wiecie, jak pada na to światło, no to wygląda to ok na tej folii. Natomiast jak nie pada na to światło, no to wygląda, jakby było po prostu brudne, nie? No w świetle ładnie wygląda, ale tak to nie wygląda dobrze, więc ja to po prostu zdrapię.
A potem jeszcze spróbuję tym papierem, nie papierem, tylko tą chusteczką do okularów wytrzeć, nie? Tam, gdzie to złotko się przyczepiło, to jest git, ale tam, gdzie się nie przyczepiło, to nie jest git. Ok. Więc jak widać, do folii się za bardzo nie przyczepia i też za to bardzo dobrze schodzi. Bardzo dobrze schodzi, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dobra, to byłby nasz przód. No to teraz trzeba by było przykleić to nasze koło do tych ząbków. No ja po prostu wzięłam papier A3, tak, zbigowałam go na pół cala, czyli te moje trójkąty są w odległości, mają mniej więcej pół cala. Zbigowałam sobie na pół cala i potem zrobiłam kolejne bigowanie na 2 cale, czyli tutaj mam 1,5, no i tu znowu na pół, odcięłam papier i takim oto sposobem uzyskałam taki łącznik do mojego przodu i tyłu. Tylko czy... Tak, najpierw chyba dobrze by było, żebym ja tutaj wkleiła ten papier ozdobny. Kolekcja mówiła, nie? Christmas Everywhere. I jego sobie tutaj tak... O. Jeszcze nie docięłam papieru na tył, ale no to już wiecie, z tyłu to już dotkniecie sobie po prostu sami. No i tutaj może być mój przód w miarę równo przyklejony. I teraz też od razu trochę spróbuję sobie miejscami go pozłocić. No bo też będę chciała troszkę pozłocić te dodatki, nie? Może niekoniecznie bałwana. Nie chcę tego złocić jakoś tak, wiecie, no bardzo, 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 żeby to nie wiadomo jak tam błyszczało. Nie. Ale tak troszkę. Tak odrobinkę. Ładnie to. Na papierze to te wzmocnienia wychodzą pięknie. Mam nadzieję, że to widać w kamerze. Naprawdę dobrze wychodzą te wzmocnienia na papierze. Ja lubię tą folię. Ona jest z ITD Collection, ta folia. Jest podobno jakiś klej do złoceń, ale nawet go mam, ale chyba go nigdy nie użyłam. Dostałam w jakimś kicie kiedyś, gdzieś tam. Ale naprawdę chyba nigdy go nie użyłam. Jest zamknięty w oryginalnym opakowaniu, coś mi się tak wydaje. No dobra, może jeszcze tak trochę na środku, co? Nie wiem, gdzie te moje wycięte elementy będą dokładnie umieszczone, no bo trudno mi to jeszcze przewidzieć. Ale może gdzieś tam trochę tego złota będzie się wyłaniać za nich. No. Więc nie będzie tak źle. Jak to mówi klasyk, złote, a skromne. No myślę, że tak wystarczy w zupełności. I teraz tu chciałabym, żeby była góra, nie? Gdzie jest to takie ładne złocenie. No dobra, no to kleimy. Może ja tą białą kartkę tu sobie wyjmę, to będzie więcej widać. No i nie można tego, że tak powiem, od razu wszystkiego posmarować chyba klejem, żeby to po prostu, no wiecie, nie zaschło, nie? No i tutaj mam
te moje ząbki, układam je prosto na blacie, tak? No i teraz do tych ząbków tutaj będę przyklejać, będę dosuwać do koła. No i patrzeć, żeby doszło do wigowania to koło, tak? Tutaj nie potrzebuję żadnego poruszania ani niczego, więc tam mi się gdzieś zatrzymało. No i teraz każdy z tych trójkątów będę po kolei smarować klejem i zawijać ten pasek dookoła mojej bazy. Dobrze by było, żeby ten klej nie wyłaził, ale wyłazi. Muszę trochę unieść bazę, jak się wsuwa pod spód. Dobrze jest tutaj w środku, wy to widzicie, mam nadzieję, w środku dobrze jest tutaj wszystko docisnąć od razu, tak żeby cały ten, wiecie, ten rant tutaj doszedł ładnie do tego koła, nie? Ja oczywiście metodę łączenia tych kółek znam od bardzo, bardzo dawna, a mianowicie od momentu, kiedy zaczęłam robić boksy i kupowałam u Euniki tekturki tortów, a jeszcze prędzej Asia Ryba chyba pokazywała, jak zrobić taki tort z papieru. Dokładnie takie same były te łączenia. Nie wiem, czy tam się też wycinało te trójkąty, ale... A nie, tam się koła wklejało w papier. Ale to łączenie z tymi trójkątami, no to ono jest tam... znaczy ono... Eunika nie ma łączenia na tych zębach, tak? Na tych trójkątach. Tylko po prostu... No można się domyślać, nie? Jak to jest połączone, nawet z moim beznadziejnym widzeniem przestrzennym. To się ostatnio skomentowała, że jednak chyba mam widzenie przestrzenne, bo coraz więcej przestrzennych prac zaczęłam robić. Robię w ogóle. Ok, i tu myślę, że jeszcze te dwa trójkąty mi się przydadzą. Posmarowane i że mogę to domknąć. Tutaj najmocniej, jak się da, staram się wcisnąć spód tego, żeby to było pod tym moim kołem, tak? Żeby mi tutaj się nie robił taki brzydki, wiecie, rant, nie? I żeby oczywiście nie prześwitywała dziura, nie? Żeby dziury nie wyłaziły. Chociaż trochę i tak prześwitują, ale nie jest tak bardzo najgorzej źle. No okej, okay. I teraz patrzę, tu był mój ostatni trójkąt, czyli tu sobie odetnę ten papier. No i posmaruję klejem, żeby zamknąć całą bazę. Podjeżdżam do końca. No i teraz tu spasuję. No dobra, spasowane. Zamknięte. Doklejone. Tu widzę, że mam dziurę, bo za daleko jest odsunięte. Czy ja to jeszcze mogę odkleić? Nie. Gdzie jest teraz moja góra? A, tu jest moja góra. No i tak to wygląda, że tak powiem, od góry, tak? No jest parę dziur, ale wydaje mi się, że jak ustawimy tutaj te nasze wszystkie, wiecie, ozdoby, to też tak nie będzie za bardzo widać. No i teraz tak, teraz mogłam to zrobić najpierw, ale no
Mądry Polak po szkodzie. Przydałoby się teraz wykleić czymś fajnym ten środek, nie? Więc tutaj przykleję sobie ten zielony papier. Nie, on miał być na zewnątrz, więc on do środka niekoniecznie pasuje, a na zewnątrz będzie ładnie pasował. No. Czyli musimy wziąć papier z kolekcji 30x30 i dociąć sobie ładny pasek przez tego. Ładny pasek do środka. Już. No i tak jak mówiłam, ten mój pasek ma 1,5 cala, więc ja bym chciała, żeby miał 1,5 cala. To jest 12 1/4, tak? 12 1/4. Czyli 11 1/4 to jest cal. Czy to mi wystarczy? No, mogę to jeszcze nawet skrócić. A tam chyba było 20, 28 chyba. Dokładnie. Jak to sobie położę? Na 28 centymetrów i odetnę, to akurat będę miała taki ładny pasek do wklejenia. On mi oczywiście tutaj cały nie starczy, dlatego bardzo teraz trzeba by było pilnować, gdzie jest ta góra, tu jest ta góra, i zacząć to tak wklejać, wiecie, żeby to, co mi nie starczy, bo nie starczy, wiadomo, nie, tutaj nie starczy, żeby było właśnie u góry, bo tam jakby to łączenie nie będzie zupełnie widoczne. No bo tam oczywiście dosztukuję kawałek papieru, nie? No tam nie zostanie biała dziura, no ale papier musi zostać dosztukowany. A tutaj ten papier zielony też nie starczy na całą tą bombkę, więc również go sobie dosztukuję i również u góry, no bo tam mianowicie będzie łączenie w postaci, wiecie, tylko uchwytu, nie? Żeby można było tą bombkę po prostu zawiesić. No i elegancko mi to tutaj wyszło. Przesuwajmy. Żeby było równo. Ja ostatnio robiłam taki projekt, jeszcze go nie skończyłam, ze Scrap Queen. I to jest taka skrzynia na listy wielka, na listę do Świętego Mikołaja. No i tam oczywiście u Scrap Queen w środku jest album. Ja nie mam zrobionego ani albumu, ani tej skrzyni do końca. Ile to może być mniej więcej cal? To nie mam ani skrzyni, ani albumu, ani skrzynki zrobionej, ale no nieważne. Mniejsza o większość, że tak powiem. 28 troszkę zrobimy. Akurat, no. Ja będę to ciąć na oko. Tu za chwilę nic, absolutnie nic nam z tego nie zostanie, więc może jednak mała gilotynka. Dlaczego nawiązałam do tego
projektu od Scrap Queen, bo tam też było przyklejanie takiego okrągłego elementu i tam też były te zawiasy. Te, wiecie, trójkąty, nie? Na tych trójkątach to było klejone. Tylko w środku jakby nie było maskowane papierem, tylko taśmą taką izolacyjną, uszczelniającą, dobrze, no może być, bo po prostu wjechanie tam papierem i połączenie tego, tych tutaj wewnętrznych zaokrągleń, no to jest po prostu niemożliwe, bo papier się tak nie ułoży i tak nie wygnie, a ta taśma, i owszem, nie, ona jest taka, to nie jest ta taśma taka, wiecie, malarska, papierowa, tylko taka bardziej plastikowa. I no tam ona miała ładny taki czarny odcień, więc, bo baza jest czarna, więc jak miała taki ładny czarny odcień, to ładnie, ładnie wyglądała. No dobrze, tutaj jest moim zdaniem Gites. Tak wygląda ten środek. No to się potem oczywiście nagnie i przyczepi się tutaj to nasze kółeczko, tak? O, i tak to będzie wyglądało. Tylko teraz jeszcze jest mi, no halo, jest mi teraz jeszcze potrzebny, jest mi jeszcze teraz potrzebny ten łącznik, znaczy nie łącznik, tylko to trzymadełko, do którego będzie można przywiązać. Ja tak patrzę, że to jest za małe to kółko, a wycięłam je przecież z tego największego. Ale no jak przyszedł papier, to jest trochę więcej, nie? Spróbujemy to pozaginać mocniej. No chodźżeż tu. No nie. Trzeba to jeszcze troszeczkę wykulać, że tak powiem, żeby to nie miało takich zadziorów. Ten papier się nie łamał, tylko żeby był taki ładnie, ładnie zaokrąglony. No i już jest o wiele lepiej. A jeszcze jak dociśniemy, no to już będzie w ogóle dobrze, nie? Bo trzeba to po prostu, ja teraz naciskam od góry też, żeby to się trzymało, a to trzeba po prostu docisnąć po bokach, nie? I będzie gitara. No okej. No to teraz możemy zacząć przyklejać nasze ozdoby. Nie mam pomysłu, jakby to miało wyglądać, ale tak pomyślałam sobie, że pewnie tą kulę tutaj dam. Trochę tego wycięłam. Bardzo mi się ten skrzat podoba i chciałabym, żeby ten skrzat był tutaj gdzieś tak na początku. Tu jest druga kula, no ale dwie kule to już jest za dużo szczęścia. Tutaj są te kwiaty takie. Jakiś pierniczek. Myślę, że dam dwie albo nawet trzy postaci, tak? Na pierwszy rzut pójdzie skrzat, a tam w środku będzie umieszczony ten bałwan. Tutaj też na podwyższeniu, żeby był trójwymiar. No a tu z boku będzie też stał ten straszny człowiek. No myślę, że tak to mogłoby wyglądać. No dobra, to najpierw może... A, teraz te kwiaty jeszcze, no bo kula kulą. Tu jest kula. Ona nie może być tak bardzo u góry, bo nie będzie jej widać. Teraz jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Czy jak ja to tak poukładam, jak ja bym chciała mniej więcej, to czy one będą widoczne tutaj przez tą... Będą. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Że... Tutaj to jest, to ma rant tutaj,
Więc no, może nogi nie będą widoczne, ale generalnie stworki widoczne, widoczne będą. No i tam na dole ułożę sobie po prostu te kwiaty, a do tych kwiatów poprzyczepiam te stworki, dlatego, że nie można ich tak ustawić, jak zwykle przyczepiamy. No tego można akurat, bo nie ma wyciętych tutaj nóg, nie? Więc można tutaj dołożyć taki, wiecie, zgięty pasek papieru, nie? I go przyczepić do drugiej części tej konstrukcji. Do tego i do bałwana można, natomiast do tego stworka, no to trzeba się trochę wysilić, bo ma co? Bo ma rozcięcie tutaj, wycięcie między nogami, tak? Dlatego tu trzeba troszkę się postarać, ale najpierw trzeba obciąć równo tą białą ramkę. Dobrze, no to teraz najpierw sobie troszkę pozłocę te kwiaty. To by było. Bardziej zależy mi na tych, oczywiście, na tych wszystkich, wiecie, koło zębatych niż na samych tych kwiatach tutaj. No bo to jednak ma być kartka w stylu steampunk. Więc jedziemy. Najpierw tu trochę poplamimy. O, ładnie wyszło. Trochę tu. Mogę wszystkie te kwiaty pobrudzić tym złotkiem, bo nawet jeśli nie wszystko wykorzystam, no to już będę miała przygotowane na jakąś tam inną okazję, nie? Żebym ja jeszcze tylko pamiętać, ja ten klej nałożyłam. A, tu. Coś tu mi się tak kiepsko nałożył. Ale nie chciałabym też, żeby były takie jakieś super ogromne plamy tego złota, nie? To tu. Chciałabym, żeby tylko tak troszkę delikatnie było. O, takie tam, wiecie, farfocelki małe, nie? Ok, teraz tutaj na tym gościu też można zrobić trochę. Bałwan jest srebrnawy, więc nie wiem, czy to złoto mu tutaj przypasi. Pamiętam, że kiedyś, znaczy nie kiedyś, tych złoceń nauczyłam się od Scrapcake. Jak robiłyśmy, czy tam posrebrzeń akurat ze skrapki, a nie złoceń, sorry. Robiłyśmy jakiś czas temu taki album jesienny z kolekcji, to było dawno temu, z kolekcji Mintaja. Była taka brązowa, ładna kolekcja. No jakiś czas temu to było. W ogóle jakiś czas temu ostatnio widziałam ładną kolekcję Mintaja. Więc, że tak powiem, wtedy też Kaśka uczyła nas tym złoceń. Znaczy uczyła, no. Pokazała nam te złocenia, nie? Nie wykorzystuję tego często, bo jakoś... Bo jakoś takoś, nie? Ale nie mówię, że w ogóle. Czasami gdzieś tam się u mnie też te złocenia zdarzają. No dobra. Skrzata na razie nie złocę. Na razie go zostawię. To nie jest pozłocone. Tu jest jeszcze jakaś fajna bombka. No nie wszystko musi być też oczywiście pozłocone, nie? Dobra, teraz potrzebuję taśmy. I teraz tak, to pierwszy element to chciałabym podnieść wysoko, no bo ja mam 1,5 cala do zagospodarowania tutaj. Więc to nie są przelepki te 1,5 cala, nie? To nie jest tak mało, żeby zagospodarować, więc te elementy na samym dole podniosę najwyżej.
również te kwiaty. No i zaczyna się nasza ulubiona zabawa, czyli ściąganie spłonek. Normalnie jak ja patrzę na jakieś tutoriale albo na, wiecie, na live, na filmy, czy tam w ogóle cokolwiek, to ludzie nie mają takich problemów jak ja. Ja nie wiem, jakoś nawet używają pianek tych starszych chłopaków i też im to w miarę dobrze idzie, natomiast mnie idzie okrutnie źle. No dobra, to teraz tak. Tu mam z tej strony to złocenie i tu mam tą złotą plamę, więc przesunę sobie to odrobineczkę. Odrobineczkę, żeby może jednak coś tutaj było widać. No i teraz jak przykleiłam ten pierwszy element, determinuje mi pion. Tak? Czyli teraz zawsze tak było, że tutaj mam tą złotą plamę, którą mówiłam, że będę miała charakteryzację góry, że to będzie moja góra, tak? No i teraz tutaj przyklejając to, wyznaczyłam sobie, w jakim kierunku będzie szła moja kartka. Czyli no teraz wiadomo, że wszystkie te elementy będą przyklejane tak, żeby były mniej więcej pionowo w stosunku do tego głównego elementu, nie? No, a że na tym elemencie jest zamek, no dobrze by było, żeby jednak utrzymać pion tego zamku, nie? Żeby on się nie przewracał. No dobra, to teraz tak jak mówiłam, kwiaty. Nie wiem, co wy tam widzicie, ale generalnie chyba widzicie wszystko. Też te kwiaty mają z tej strony do złocenia, więc je sobie tutaj tak o. Żeby te kolejne moje elementy no nie wisiały w powietrzu, nie? Tu przykleimy sobie ten kwiatuszek i tego podniesiemy o jeden stopień wyżej, ale o jeden stopień, w sensie 1 mm, a nie 1 stopień. A nie 1 stopień. 3 mm, nie? No i bardzo pięknie. I teraz jak podniosłam te moje elementy trochę do góry, no to tym kolejnym już nie będzie tak bardzo, no wyodchodź, tym następnym już nie będzie tak bardzo daleko do tej ścianki, nie? Do tego dna. Nie jestem, jak wiadomo, za bardzo kompozycyjnym człowiekiem, natomiast lubię steampunk i jak zobaczyłam te elementy, to od razu pomyślałam, że no bardzo bym chciała. Czy ja nie trafiłam? Nie, no trafiłam. Myślałam, że nie trafiłam taśmą w taśmę, ale udało mi się trafić nawet. No dobra, i teraz ten najmniejszy kwiatuszek. Małego też któregoś złociłam, nie? No, ten jest jeszcze posłucony, taki duży, ale on jest za duży. On jest za duży. No to ten nie będzie posłucony, po prostu. Jeden na samym spodzie może nie być słucony. Tak jak mówiłam, obiecałam kartkę steampunkową. Kiedy zobaczyłam te wycinanki, no to stwierdziłam, że muszę mieć kartkę steampunkową.
Ale powiem Wam, że to nie jest takie proste, żeby wymyśleć kształt kartki steampunkowej w ujęciu takim bożonarodzeniowym. Pewnie jeszcze by się sprawdziła DL-ka, tak mi się wydaje. I nawet o DL-ce myślałam, ale no, myślę indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. No i teraz mogę sobie tutaj postawić tego człowieka. Nie wiem, czy ja bym też nie chciała tutaj jeszcze na spód przykleić tych kwiatów. No bardzo bym chciała, tylko muszę im zrobić taką trochę podłogę. Ale już nie na 3 mm, tylko może na milimetr od podłogi. Żeby też sobie stały na te nasze ludziki, moje ludziki, matko, bym znowu do góry nogami coś przykleiła. Stały trochę na takiej podłodze. O. I ten też mogę jeszcze przyciąć. Chodzi mi o to, żeby te ludziki tutaj nie były takie w powietrzu. One i tak będą trochę w powietrzu, ale jednak, żeby było widać, że one też stoją na tej takiej steampunkowej, kwiecistej, wiecie, podłodze, nie? Nie wiem, czy to będzie, na przykład, to muszę dużo bardzo ściąć. Tego jest. Tak, myślę, że jednak go chcę, tylko tego wkleję na płasko po prostu. O, i one mi też spowodują trochę przykrycie tych dziur. Oczywiście tych dziur nie będzie widać, bo tutaj jeszcze będzie. Tutaj będzie jeszcze oczywiście tam, wiecie, ta druga część i w ogóle tu nie będzie widać tych dziur, no. A bynajmniej tak sobie to powtarzam, że nie będzie widać tych dziur. No i teraz muszę się zastanowić, jaką chcę odległość tych moich stworków Nie, przyklejanie ich na... Przyklejanie ich na białym papierze nie jest dobrym pomysłem, bo one się będą bardzo odbijać, więc przyklejmy je sobie na papierze. Co prawda papier jest w środku zielony, a na zewnątrz czerwony, ale... To, co jest wewnątrz, nie będzie widoczne, natomiast to, co jest na zewnątrz, jest czerwone. W związku z tym dobrze to będzie. Dobrze to będzie wyglądać. No i tak jak mówiłam, ten stworek nie ma wyciętych tych nóg. Tutaj w środku ma białe, więc mogę tutaj spokojnie przyczepić taki grubszy. No i tego damy z tej strony. No on nie będzie, to nie ma mowy, żeby on był prosty. No nie ma takiej opcji w ogóle, bo chcemy, żeby on był wciąż widoczny, nie? Więc on nie może być tak przyklejony. No sorry, bracie, ale nie. Dawaj.
No i nie wiem, czy przykleić pianki. Po prostu nasz gość będzie przyklejony na piankach. I to nie na jednej. Bo ja chciałabym, żeby on był no oddalony trochę od tego środka, ale żeby zostawił miejsce mojemu skrzacikowi, nie? Bałwan też, czyli tak, bałwan pójdzie na 3 mm i będzie po prostu w głębi. Brawo po prostu. Bałwan pójdzie tutaj i będzie przyklejony do tych kwiatków i on będzie tak w głębi. O tak. Dobrze, teraz tego trzeba. Tego muszę teraz. Tego do czego ja go tutaj przykleję? Bym musiał mieć tutaj z 12 mm po prostu, żeby on tutaj w miarę mi stał. Mogę go wyżej podnieść i przykleić do tych kwiatów i tak zrobię. Czyli tak naprawdę jest mi tylko ta taśma potrzebna. Normalnie shadow box budujemy się. Normalnie shadow box. No i jeżeli na dole jest 6, no to u góry musi być 9, bo inaczej głowa nie dojdzie do spodu kartki, bo tam już 3 mm kwiatek ma, jest podniesiony, tak? Więc no tu muszę dać aż 9. W żaden sposób nie będzie tego widać, no bo wiadomo, że nikt z boku tutaj nie zajrzy, nie? Można by się było pokusić oczywiście o wycięcie tutaj prostokąta w tym, nie? I zrobienie tej kartki, wiecie, takiej, żeby widać, przez to by jeszcze prześwitywały boki, no ale to by było za dużo szczęścia jak na mnie. W związku z tym nie prześwitują mi tu boki. No i teraz tutaj do tego wstawię tego skrzata steampunkowego, więc tu będzie widać i kawałek tego bałwana, i kawałek tego gościa. No ale tego pana muszę zrobić na tych... Muszę go zrobić na tym, na tych, wiecie, kawałkach pasków, bo on ma tam bardzo, bardzo daleko do wycinanek, o które się może oprzeć, dlatego tutaj zrobię mu czy to będzie prześwitywać? Nie, a tu tak. Więc najpierw obetnę, a potem jeszcze tu skrócę, w sensie zwężę, żeby nie prześwitywało mi nic, nie? No dobrze, no to tym do góry, czyli tu przykleimy i teraz jaki ja bym tu chciała odcinek? No myślę, że spory. Czyli taki mniej więcej na dotąd spróbujmy najpierw. Nie przesadziłam. Jeszcze przesadziłam.
Czy można to było wymierzyć na przykład na trymerze? No oczywiście, że tak. Skoro 1,5 cala ma, 1,5 cala ma ta podłoga w szerokości, a ja już tam sobie wstawiłam różne rzeczy, no to wiadomym jest, że powinno być 1,5 cala, nie? Znaczy nie więcej jak 1,5 cala. Poczekajcie, ja muszę popatrzeć. Myślę, że bardziej w tą stronę trzeba to przykleić. I ja zrobię tak. Tu przykleję piankę. Tą 1 mm pianeczką przykleję tu. I tu też. Nie, to nie. Nie potrzebuję. Potrzebuję do tego przyczepić do ściany, ale troszeczkę unieść. Teraz tu mogę zaczepić o buta i jego skrzata. I on jest na samym środku, znaczy samym początku tej mojej historii. No i dzięki temu widać oczywiście, ile jest tutaj w środku tej głębi. No i tej głębi jest tutaj za głęboko. On musi być trochę bardziej zbliżony do kumpli. Ok, jeszcze trochę wygniemy. O. I jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie włożą głowę w ekran teraz. Na przykład. O. Ale trzymaj się, nerwusie. No i on się tutaj będzie, wiecie, on się będzie tutaj ruszał, nie? W przód i w tył. Bo nie jest przyczepiony niczym do swoich kumpli. Ale ja chyba nie chcę, żeby był czymkolwiek przyczepiony do tych kumpli, powiem wam szczerze. Dobrze by było, żeby on się tak bujał. No ja myślę, że jest git. No i ja myślę, że jest naprawdę git. I teraz trzeba by było zrobić trzymak. Trzymak i dociąć papier do czego? No do obwódki u góry, tak? Do zakrycia wszystkich łączeń, klejeń. Tak dalej. Ja chciałabym, żeby to jednak mimo wszystko była bombka. Albo przynajmniej udające coś bombkę. Więc złożę to sobie na pół. Przygotowałam sobie dziurkacz. Nie wiem, czy to mi się tu zmieści, ale spróbujmy. Się zmieści. Ok. Tutaj mi zostało małe to łączenie, co prawda, ale zostało u góry, więc tutaj zrobię sobie, powiedzmy, że to jest środek, zrobię sobie tutaj dziureczkę, tak, i mam takie oto cudo. No i teraz do tego cuda jest mi potrzebny papier.
żeby to okleić. A że oczywiście to nie będzie takie wielkie, nie? Takie wysokie. Tylko teraz zrobimy tak, odmierzymy sobie po prostu, może bez napisu. Odmierzymy sobie kawałeczek papieru. Bo wiecie, co ja chcę zrobić, nie? Ja chcę to przykleić do tej bazy u góry. I jak przykleję to do tej bazy, to wygnę tutaj dół i przykleję to tak, żeby można było pozostałość tego, gdzie mi nie sięgnie papier, okleić tymi takimi jakby nóżkami od tego taga. No i tu mam papier, no i teraz muszę zdecydować, jak chcę, żeby te nogi były długie. No one muszą mieć trochę przestrzeni, tak? One muszą mieć trochę przestrzeni, bo inaczej nie będą się trzymać. Pytanie jest, czy to nie jest... No właśnie. Czyli niedobrze. Czyli jeszcze raz. Jest za szerokie. W stosunku do bazy jest za szerokie. Czyli nie będę mogła użyć tego fifraka, którego użyłam, tylko będę musiała użyć troszkę mniejszego. Już mam tablicę, to już mogę sobie na pół. Powiedzmy tak. Ależ wymyśliłam pół. No nie, bez sensu przecież tak to ukleję. Teraz zrobię to mniejsze. Czyli tu sobie wkładam i tak sobie wkładam, nie? O! Elegancko. W ogóle nie jest elegancko. Bo to jest chyba... No i nie wierzę. Nie wierzę, to jest ten, który trzeba odwrócić do góry nogami, tak? Czy lustrzanym odbiciem. Używam zwykle tylko tego dużego. A tego dużego nie muszę używać w ten sposób. Czemu się to tak źle robi? Jeszcze raz. No to jest dobrze. Teraz tak? No właśnie. O to mi chodziło, że trzeba to po prostu przełożyć. Ajajajajaj. Jednej rzeczy sobie nie przygotowałam, a mianowicie wstążki. Chyba jej tutaj nawet nie mam. Żadnej takiej, wiecie, na podorędziu, która by pasowała. Ale jeszcze zobaczę. Muszę to jeszcze trochę zwęzić. Trzy, jedna, czwarta. No i to jest jakby a propos mojego widzenia przestrzennego, tak? Muszę 8000 razy spróbować, żeby widzieć, czy to jest do odwrócenia, czy nie do odwrócenia. No, ale nic to. Poradzimy sobie.
Kto nie jak nie my. Dobrze, teraz jeszcze raz muszę przyciąć papier. To już nie będzie takie bardzo łatwe. No bo już. To muszę sobie ułożyć. Jakoś 1/4 muszę ściąć. To w ogóle nie ulega wątpliwości. I może takie sobie zrobię te fifraki, żeby mi starczyło tego papieru. Żeby mi starczyło tego papieru, wiecie, do oklejenia wszystkich elementów, a nie tylko tych, które akurat mi teraz brakują, nie? Nagrywam. No i tu jest pierwsze. Czy mogło być trochę węższe? Mogło być. Myślę, że nie będzie źle. Ostatnio robiłam, nagrywałam filmy do tego albumu, który jeszcze nie hula chyba, albo już hula na kanale. No i nagrywałam tam, wiecie, części do tego albumu. No i wiadomo jest, że ja nagrywam kilka filmów pod rząd, nie? Inaczej to cały ten YouTube nie miałby sensu, bo nie mogłabym po prostu siedzieć i, wiecie co, dziennie nagrywać jednego filmu, no bo ja po prostu nie miałabym na to czasu, nie? Dlatego jak już mam czas, siadam, nagrywam wtedy, wiecie, ileś tam tych filmów razem. No i to ma wtedy jakikolwiek sens, nie? No i nagrałam kilka filmów, ale musiałam przerwać tam jakąś część. I to nie raz, tylko tam ze dwa razy, bo jakby lepiej przerwać, niż zostawić nagrywanie i potem, wiecie, wyczajać ten moment, kiedy to trzeba wyciąć i tak dalej, nie? No i tam kilka razy przerywałam ten film. No i w związku z tym miałam kilka filmów na kamerze, nie? Nagranych na telefonie. No i potem zaczęłam je jakby, no, normalnie zrzucać. Czyli to, co było pierwsze na kamerze, to jest to, co jest ostatnie do wyświetlenia, tak? Dlaczego mi się to skleiło? Nie, to się nie miało sklejać. No ale okazało się, że mój telefon wie lepiej ode mnie, jak ja chcę, żeby to było. No to w związku z tym oczywiście miałam tak pomieszane filmy, że potem za nic na świecie nie mogłam dojść, co jest do czego. No ale, że tak powiem, metodą prób i błędów doszłam do tego, jak te części się tam zrzuciły na ten telefonu na komputer, no i sobie tam potem dograłam. To jednak musi być sklejone. No i siedzę, obrabiam i
jedną część, drugą część. I mój mąż przychodzi i mówi: Wi, czemu ty znowu oglądasz ten sam film? Nie oglądam tego samego filmu. Ja wiem, co to, no może jestem trochę świrnięta, ale nie jestem niedorozwinięta, nie? Mówi, bo ja mam wrażenie, że ty cały czas mówisz o tym samym. Klapka, kieszonka, klapka, kieszonka. Ja wiem, no bo tak wyglądają albumy. No to cały czas gadam o tym samym. No i teraz ja sobie tutaj trochę zetnę te środki, bo one mi nie są potrzebne. I moi drodzy, to będzie tu. Jakby się jeszcze ktoś nie domyślił, nie? To będzie tu. A tu będzie wstążka. I to będzie się elegancko trzymało. Tylko muszę tu trochę nagiąć ten papier. No i teraz będę tu musiała wkleić też tą kratkę, nie? No bo ona mi też nie starczy. Nie starczy mi też ta na całą tą część. Oczywiście mi nie starczy, więc no teraz muszę tak wycyrklować, żeby ta dziura została mi na wierzchu. Ale najpierw to. Żeby ta dziura została mi na wierzchu po prostu. Znaczy na środku, nie na wierzchu. Na wierzchu to wiadomo, że zostanie. No i wtedy dokleję sobie kawałek z jednej i z drugiej strony papieru, żeby na środku i za na środku. O, strasznie długi mi ten uchwyt wyszedł, ale nie jest źle. No okej, okay, teraz zacznę od posmarowania, że tak powiem, tej części teraz, a nie papieru skrapowego. Czyli teraz tu sobie marzę. Nie mam pojęcia teraz z tym łącznikiem, ile mi to zajmie, tak? Więc nie przemyślałam tego, że to koło zostawi mi, że to koło będzie potrzebowało więcej niż papieru 30x30. No i teraz oczywiście muszę to zrobić w powietrzu, bo już tam na dole mam posmarowane klejem, nie? Więc tak lecimy dookoła, w miarę równo. O. No tu nie jest nawet w miarę równo, no jeszcze. O. I tu z tej strony mam prawie do końca, natomiast z tej drugiej strony nie jest prawie do końca. Dociśnijmy. W ten sposób jeszcze pokulamy tą bazę i zrobimy z niej takie lepsze koło. Czy co, chyba przykleję tego stwora też tym takim łącznikiem. Bo on mi się tutaj za mocno wyginę. Za mocno. Też go tu wkleję. Wie, to gdzie ty to przyklejasz? Dużo, za dużo.
To będzie super. Tylko jeszcze by się miało czego trzymać, nie? Powala się, trzymaj. Tak. Teraz będzie zdecydowanie lepiej, naprawdę. Zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej. Tylko jeszcze, żeby było prosto. Jednak nie może się tak, wiecie, wyginać na wszystkie strony, nie? A ponieważ nie jest w żaden sposób usztywniony czymkolwiek, no to ważne by było, żeby tam za bardzo nie fruwał, nie? Miałam go do głowy za co przykleić. Mogłabym go przykleić jeszcze do głowy i do tego stwora, ale boję się, że to już będzie bardzo widać. Nie, no, ważne, żeby się, wiecie, nie, żeby nie opadał na tą, co? Na tą szybkę. Bo obawiam się, że się będzie kleił do tej szybki i wtedy, jak się będzie kleił do tej szybki, no to już nic z tego nie będzie, bo będzie cały czas przechylony w stronę tej szyby. Teraz mam nadzieję, że docięłam sobie papier, tak. Docięłam i teraz tu potrzebuję, no powiedzmy, 2 cm. No powiedzmy 5 ósmych, tak? 5 ósmych. Ciekawa jest, jak to odmierzyć te 5 ósmych. I to będzie tu. Tu i opcji, żeby to się udało odciąć którąś z pilotem, no więc jestem zmuszona użyć trymera. Strasznie mam bałagan teraz na biurku, jakoś, no nie umiem, mówiłam, nie? Tak się bałam tej kartki, nie umiałam się za nią zabrać. No myślę, że to nie będzie tak źle wyglądało. Że to nie będzie tak źle wyglądało. Tylko jeszcze sobie tu może taką ociupineczkę jednak odetnę. Moje dziecko szykuje się do wejścia. Pewnie słyszycie. Tam tupie w przedpokoju. Obowiązkowy czas nauki minął, więc na wyścigi teraz byle szybciej z domu wyjść. Widać to tutaj, no ale nic na to nie poradzę. Widać te łączenia jednak. Nie bardzo, to nie jest jakiś ogromnie rzucająca się w oczy rzecz. Natomiast, no widać to. I teraz ja nie, tak jak mówiłam, zapomniałam wyciąć koła na tył tej bazy. Natomiast ja Wam proponuję, żeby to koło było dokładnie takiej samej wielkości jak baza. Więc jeśli macie wykrojnik i robicie to wykrojnikiem, no to użyjcie tego wykrojnika, którego używacie do wycięcia bazy. No masakrycznie krzywo, no masakrycznie krzywo. No dobra.
teraz muszę tylko zrobić jedną trudną rzecz, no a mianowicie przykleić teraz tą górną krawędź. No i o ile tam wszędzie dokleję to oczywiście za pomocą kleju, o tyle muszę mieć dwa albo trzy trójkąty, na których będę miała taśmę. Dlatego, że tu już na tych ostatnich trójkątach nie będę miała możliwości dociśnięcia papieru. No dlatego przyda się po prostu taśma, tak? Zaraz Wam powiem, o co mi chodzi. Dokładnie. A taśma po prostu powinna to złapać, nie? Jak przyłożę tutaj to moje koło, no to tutaj wszędzie postaram się tutaj wszędzie, wiecie, ładnie docisnąć, tak? Bo no jakby mam możliwość, nie? Dociśnięcia. Bo włożę pod spód kość i docisnę. Natomiast tu do tych trzech ostatnich już nie będę miała takiej możliwości. Więc no to się musi złapać. To się musi złapać samo. No i teraz zrobię jeszcze jedną rzecz, a mianowicie obetnę trochę te wszystkie rogi. Bo one tutaj są ewidentnie przydługie. A nie chciałabym, żeby one mi wyłaziły spod tego koła. A jeszcze wracając do tego tyłu, no to oczywiście z tyłu jest miejsce na umieszczenie życzeń, tak? Tak słyszę, że wychodzisz. Dobrze. Przepraszam Was za te przerywniki, no ale idzie na piłkę, więc musi powiedzieć, że wychodzi, nie? Nic mi tu nie zostało. No dobra, to robimy ostatni element tej zabawy. Ja jeszcze, jak okleję ten tył, oczywiście na zdjęciach będzie wszystko, wiecie, widoczne, nie? Z oklejeniem tego tyłu i tak dalej. Ale jak okleję ten tył, to tam właśnie przyczepię jedno dodatkowe kółko na białym papierze z życzeniami. Po prostu, nie? No i okej, teraz posmarowałam wszystkie naraz. Mam nadzieję, że nie był to błąd. Okej, to się powinno przykleić. No i teraz tu mogę po troszeczkę włożyć kość, tak? No i jak trafię te trójkąty, no to je dokleić. Bardziej ściągam to na dół niż do góry, bo tam u góry będzie wstążka, więc jeśli tam mi zostanie gdzieś kawałek widoczny biały papier, to przykryję to wstążka. Natomiast tutaj Chodźcie, tam się jeszcze nie dokleiło, więc nie ma strachu. Teraz trzeba ściągnąć te spłoneczki. Mam nadzieję, że coś tu widać. O ileż prościej by to było zrobić niezamknięte w jakimś pudełku, nie? Nawet zmediować puszkę czy coś w tym sensie. Dobra, otrwało się. Ok, i teraz jak to troszeczkę jeszcze uniosę, a mogę to jeszcze unieść spokojnie. Nie chciałabym, żeby mi się ten klej wylał oczywiście do
na folię, nie? Bo to by było już bardzo brzydko. No i teraz dociskam, jak mogę najlepiej. To koło górne u mnie jest zdecydowanie za małe. Ono powinno być dużo większe. Nie przykrywa mi się tak, jakbym chciała, żeby mi się to przykryło. No ale potrzymajmy jeszcze chwilę. No widzicie, teraz ten, on mi się tutaj przyczepił do tej folii, nie? No nie, to koło musi być zdecydowanie większe. Zdecydowanie. Zdecydowanie większe. I mogłam najpierw przyczepić to białe koło, potem dobrze to dokleić w środku przez tą dziurę, potem dopiero przykleić folię, a na koniec przykleić to ozdobne opakowanie. Ozdobny ten, wiecie, ten to koło, nie? To bym miała pewność, że jest wszystko dobrze doklejone, dobrze zrobione. A tak to mi się to niestety rozchodzi. No dobrze, jest jak jest. Jest jak jest. Wy zróbcie lepiej. Zróbcie koło większe na zewnątrz, żeby można było przykryć. Tu mi się w ogóle nie skleiło. W ogóle. Może trochę. No dobra. Ja zostawię tak jak jest, no bo nie mam już innego wyjścia, tak? O co chodzi w inspiracji, wiadomo. Chodzi o to, żeby... Chodzi o to, żeby... Żeby pokazać, co można zrobić. Ja sobie tutaj przykleję zimową noc ciszy. Napisem. Można było to zrobić troszkę inaczej. Znaczy w sensie, tak jak mówię, no najpierw dokleić spód, wypełnić spód, wszystko zrobić na spodzie. Potem przykleić ten biały, to białe koło, które musi być zdecydowanie większe niż baza. No przynajmniej ze 3 mm, tak? Musi być większe. I wtedy od spodu da się wszystko ładnie docisnąć i wszystko się będzie ładnie trzymać i wszystko się ładnie schowa przede wszystkim. Chociaż no nawet powiem wam, że nie jest tak bardzo źle, tylko to się musi uleżeć po prostu. Tu mi bok trochę wychodzi, ale tu już chyba nic nie poradzę. No i teraz brakuje mi jeszcze tej wstążki u góry. Mam. Tutaj by się przydała i zielona, i czerwona, nie? Ale ja mam na podorędziu tylko zieloną. Więc jak już ją stąd wyszarpię, to w ten sposób zbudowałam sobie bombkę, którą spokojnie mogę powiesić na choince. Można oczywiście dołożyć tutaj, można to przede wszystkim odwrotnie przykleić, nie? Żeby to jednak było w tą stronę, tak. Żeby tu był przód tego taga. I wtedy ta wstążeczka będzie się bardzo ładnie układać. Więc bez prób, na żywo, bez prototypu, bombka wyszła w ten sposób. Tu mi się nie dokleiło i tutaj. Myślę, że jak to się sklei, to dociągnie, że klej dociągnie to wszystko. Ale tak jak mówię, można spokojnie zrobić tą część ze 3 mm większą. I wtedy nie będziecie mieli problemu, że się coś nie dokleja.
No i tutaj też oczywiście trzeba przykleić papier, tak, kolorowy. No i na tym można napisać, przykleić dodatkowe kółeczko i dokleić życzenie. Tak wygląda moja nieprototypowa bombka. Ja to rozkleję oczywiście i zrobię to jeszcze raz, bo mnie to strasznie wkurza, że to się nie dokleja. No ale na razie jest jak jest. Tu jeszcze spróbuję wcisnąć. Na razie jest jak jest i nic na to innego nie poradzimy. No właśnie, tu się przykleiło, a tu się nie przykleiło, więc tu posmarujemy. O. I teraz spróbujemy docisnąć. Tak, pośpieszyłam się zdecydowanie z przyklejeniem tej czerwonej części, tak? Zdecydowanie się pośpieszyłam. Mogłam najpierw spokojnie przykleić ten okręg tutaj, który był na... który ma być na zewnątrz, potem dopiero folię, a na koniec ten okrągły ozdobny element z papieru skrawkowego i wtedy byłoby dużo, dużo lepiej, dużo bardziej estetycznie, na pewno. Ok, ale no tak wygląda mój pomysł, tak, taki mam pomysł na tą kartkę. Z wykonaniem mogłoby być trochę lepiej, ale no nie wszystko zawsze za pierwszym razem się jakoś tam super, super udaje. Można przyczepić do tego dodatkową nitkę, albo po prostu zostawić jak jest z tą wstążką, albo postawić na kominku, albo po prostu zawiesić na choince jako bombka. Ok, to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejne tutoriale, jeszcze tam, nie wiem czy to będzie pierwszy tutorial w grudniu czy drugi, więc albo zapraszam Was na kolejnych 3 albo 2, albo 1. Nie będzie już takich bardzo skomplikowanych kartek, chociaż ja nie wiem czy ona jest taka bardzo skomplikowana, moim zdaniem nie jest jakaś skomplikowana, tylko pewnie gdybym zrobiła prototyp, to okazałoby się, że no nie mogę tego przykleić najpierw, tylko potem. I tak dalej, nie? No dobra, ale na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami, życzę dużo kreatywności, róbcie swoje bombki, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i co robicie, jak Wam nie wyjdzie. Zaczynacie od nowa, czy zostawiacie, jak jest? Ja czasem zaczynam od nowa, a czasem zostawiam, jak jest. Ok, to wszystko, żegnam się, pa, pa!